Cześć. Z tej strony Monika Osińska Żabka. Jestem doradcą noszenia dzieci w chustach i nosidłach miękkich. Dzisiaj kiedy nagrywam dla ciebie ten materiał jest 19 marca 2020 roku. Zarówno w Polsce, jak i w całej Europie, ba na całym świecie szaleje koronawirus. Od kilku dni zupełnie musieliśmy zmienić system pracy, musieliśmy zmienić w ogóle tak na dobrą sprawę Sposób myślenia o tym, co się wokół nas dzieje, i również do tych realiów, które mamy dzisiaj wokół nas, musimy dostosować naszą pracę doradczą. Musimy dostosować to, jak możemy Tobie pomóc, ponieważ dla rodziców, którzy mają małe dzieci i chcieliby nauczyć się noszenia w chuście, niewiele się zmieniło. Niewiele się zmieniło przede wszystkim dlatego, że Wy nadal musicie radzić sobie z tym maleństwem, Wy nadal musicie panować nad tym dzieckiem, nadal musicie ogarniać świat wokół Was, a do tego potrzebne są Wam ręce, spokojna głowa i sporo dystansu do otaczającej nas rzeczywistości. Dlatego dzisiaj przychodzę do Ciebie z jednym bardzo ważnym materiałem. Nie bój się, Konsultować online. Ja wiem, że 99% doradców chustonoszenia, doradców noszenia w chustach, nosidłach, do zeszłego tygodnia nawet przez myśl im nie przeszło konsultowanie online, bo ich praca na co dzień to były fizyczne, face to face spotkania z rodzicami i i ta praca była najlepszą możliwą formą współpracy, najlepszą możliwą formą nauki. Natomiast realia drastycznie się zmieniły i po prostu musimy się do nich dostosować. Ja w formie online konsultuję już nie od wczoraj, nie od zeszłego tygodnia, nie od miesiąca czy dwóch. Ja pracuję w ten sposób już półtora roku. Przede wszystkim moimi klientami do tej pory byli rodzice, którzy najczęściej mieszkali, za granicami kraju, albo mieszkali w malutkich miejscowościach, gdzie trudno było o to, żeby dojechał do nich doradca, albo też oni mieli możliwość do, dojechać do doradcy noszenia. Stąd prosili mnie o pomoc, właśnie konsultując online. Przyznam szczerze, że 90% tych konsultacji, no może nie, może 80%, to były właśnie konsultacje z rodzicami mieszkającymi za granicą. Bo to oni głównie no nie mieli dostępu do polskojęzycznych doradców, a czasami ta bariera językowa w takich sytuacjach daje się wyznaki. Natomiast fakt jest taki, że ten sposób konsultacji mam już opanowany. To nie jest coś, e, gdzie będę eksperymentować na Was, gdzie będę, e, będziemy zastanawiać się, jak sobie poradzić w różnych sytuacjach. Ja już to po prostu robiłam i mam ogromne w tej kwestii doświadczenie. Dlatego chciałabym was zapewnić. Nie bójcie się konsultować online. Nie nastawiajcie się do tej konsultacji jako do czegoś co z góry zakładacie, nie wystarczy wam do tego, żeby się nauczyć. Powiem wam jedną bardzo ważną rzecz. Konsultując rodziców, kiedy jesteśmy w jednym pomieszczeniu, trzymam się bardzo mocno zasady takiej, żeby nie brać na ręce, czy też nie dotykać dziecka i fizycznie nie pokazywać rodzicom, e, nie wykonywać na nich żadnych czynności. Cała moja praca w 90% polega na tym, że rodzice obserwują mnie, ja obserwuję rodziców i obserwując ich ruchy, obserwując e, sposób, w jaki wykonują pewne czynności, pewne rzeczy. Doradzam im, zrób tak czy tak. I dokładnie to samo mogę zrobić, obserwując Was na ekranie telewizora. Ja celowo w tym celu mam możliwość, że tak powiem, dublowania pulpitu, żeby dobrze Was widzieć, dlatego że potrzebne mi jest to, żeby dobrze, żeby. Móc Was wspomóc w każdym etapie wiązania. Ale czego najbardziej potrzebuję, i tu jest bardzo ważna kwestia, to jest to, że potrzebuję drugiej osoby obok Was, która będzie moimi oczami, która będzie operatorem Waszego telefonu, Waszego smartfona i operując tym telefonem, będzie w stanie pokazać mi każde miejsce na Was, o które poproszę, do którego poproszę, żeby się zbliżyć po to, żebym dokładnie widziała, co robicie. I to jest tak naprawdę tajemnica mojej pracy z rodzicami online. Bardzo ważne, żeby ta osoba, z którą będziecie pracowali, była to osoba, która jest też poniekąd przekonana do noszenia w huście. Jeśli będzie to jakiś sceptyczny tata, też sobie poradzimy. Natomiast lepiej zarówno dla Was, jak i dla mnie, przede wszystkim dla Was, jest to, żeby to była osoba, która akceptuje to, co robicie, bo po prostu będzie nam łatwiej współpracować. Musimy współpracować we czwórkę. Ja, ty, mama, dziecko i ta osoba, która z wami będzie. Najczęściej jest to tata, bo to tak e, utarło się, że najczęściej jest to tata. Natomiast jestem w stanie naprawdę ogrom pracy z wami w takiej formie wykonać. I jeżeli zastanawiamy się w tym momencie, co jest mniejszym złem, to zdecydowanie mniejszym złem są konsultacje online, ale ja nawet pójdę dalej. Ja nawet uważam, że one w tej chwili dadzą Wam jeszcze jedną bardzo dużą korzyść kontakt z drugim człowiekiem. Może nie jest to kontakt fizyczny, może jest to kontakt, kontakt e, patrząc na kogoś na ekranie, ale zawsze jest to kontakt. Zawsze jest to druga osoba, e, która do tego wszystkiego rozumie Wasze emocje. Która jest w stanie zrozumieć Wasze odczucia, zrozumieć stan, w jakim się w tej chwili znajdujecie, bo ja znajduję się w, takim same, w takiej samej sytuacji. Tak samo e, potrzebuję tego kontaktu jak Wy. Więc dużo łatwiej jest wtedy rozmawiać. I ta konsultacja też w tym celu jest. Ona nie jest tylko po to, żeby fizycznie ogarnąć wiązanie. Ona jest po to, żeby poradzić się, żeby porozmawiać, żeby e, też poniekąd zwierzyć się tej drugiej osobie i, i zrzucić co nieco tego ciężaru ze swoich barków. Także zastanówcie się, nie bójcie się tej konsultacji, nie bójcie się prosić o pomoc w takich sytuacjach i to nie tylko doradców noszenia w chustach. E, prosić o pomoc na przykład doradców laktacyjnych, prosić o pomoc położne, jeżeli potrzebujecie takich kontaktów, napiszcie do mnie, ponieważ takich osób w moim otoczeniu, w moim środowisku jest cała masa i będę chciała Wam jak najwięcej tych osób podsunąć, żebyście po prostu mieli kogo zapytać o radę. I z tym Was zostawiam. Jeszcze raz mówię, nie ma co się bać, dajcie sobie szansę, dajcie sobie szansę na kontakt i poniżej w linku będziecie mieli namiary na moje konsultacje, które są dostępne. Mam nadzieję do zobaczenia.